Marszałek, Wysoka Izbo. Mam pytanie do posła występującego w imieniu wnioskodawców. Kiedy mówicie prawdę? Czy wtedy, gdy popieracie wprowadzenie metody in vitro, niby troszcząc się o rodziny, które mają problemy z poczęciem dziecka? Czy wtedy, gdy chcecie zezwolić na nieograniczone zabijanie poczętych dzieci? Przecież to są dwa wykluczające się stanowiska. Raz mówicie, że jesteście za urodzeniem, ale za chwilę mówicie, że można zabijać dzieci, kiedy się chce i jak się chce. Które zatem jest prawdziwe wasze stanowisko? Dziękuję.